Produkcja domowa hollywoodzka w czasie kwarantanny. I jak? Głodni? Witajcie moi drodzy w mojej naturalnej kuchni w dosyć specyficznych czasach, kiedy to właśnie czasu spędzamy dużo więcej w domach. My akurat w kuchni, jak widać zresztą. Oto moja asystentka Luna. Za telefonem po mojej lewej stronie Franek. Ten telefon stoi na statywie, więc dajemy radę po lekcjach online. No musimy znaleźć sobie jakieś zajęcie, a ponieważ wy wielokrotnie pisząc do mnie prosiliście o informacje, o to, jak w sposób naturalny w tych czasach wspierać swoją odporność, ponieważ nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie wiadomości, nawet gdybym bardzo, bardzo chciała. Więc pomyśleliśmy razem, wespół z Franiem, że będziemy się z wami łączyć właśnie w taki sposób. I dzisiaj przygotujemy dla was potrawę. Zresztą jedną z ulubionych Frania to jest ryż wspierający odporność. O Jezu, kto tutaj nam śpiewa? Luna też bardzo ten ryż lubi. Jak mówię o ryżu, to już śpiewa, ale ona tak nie może za bardzo ryżu, bo mamy psa alergika. Ale to jest ryż, no właśnie, mówimy o nim, że to ryż po ajurwedyjsku. Zresztą kto z was ma książkę moją Naturalnie w kuchni, to przepis jest na stronie 62. A ci, którzy nie mają książki, no to dzisiaj wam pokażemy, jak ten ryż przygotować. Nauczyli mnie gotować ten ryż moi nauczyciele, lekarze z Indii, ponieważ miałam tą okazję kilka lat temu uczyć się medycyny ajurwedyjskiej i właśnie pokazali nam taki prosty przepis, jak przygotować ryż, który będzie wzmacniał nas do walki z wirusami i wszelkiego rodzaju właśnie chorobami, ale przede wszystkim będzie wzmacniał naszą odporność. Mówię, że jak ja mówię o ryżu, to ona już szaleje. Do przygotowania tego ryżu potrzebujemy skarbów natury. Potrzebny jest nam imbir. Potrzebne nam są goździki, dobrze powiedziałam, nie gwoździki i nie goździki, kwiatki. Najtańsze lekarstwo dla bólu gardła. Opisywałam je w pierwszej części książki Naturalne, poświęciłam im cały rozdział. I kumin. Bardzo często pytaliście mnie, dlaczego w pierwszej części książki do przepisu używam właśnie kuminów, bo to jest strażnik naszego układu trawiennego. A jeżeli pragniemy być zdrowi, to w pierwszej kolejności też musimy właśnie dbać o nasz układ trawienny. I jak nasze jelita są zdrowe, to my jesteśmy szczęśliwi, to mamy dużo energii, bo nasze jelita to emocje, wrażliwość, no i przede wszystkim nasza odporność. No i oprócz tego masło klarowane, ale jeszcze, no właśnie, bo wcześniej już przygotowałam taką potrawę. To jest ten ryż. To jest ulubiony ryż Frania właśnie. Nawet dzieci lubią taki ryż. Natomiast ten akurat przygotowałam z kolendrą, z awokado, z pieprzem, z suszonymi pomidorami, z kaparami. I prawda jest taka, że akurat to miałam w lodówce. Bazą jest ten ryż, o którym wspomniałam, który za chwilę przygotujemy. Ale jeżeli wam w duszy grają świeże pomidory i macie do nich dostęp, jeżeli to zamiast kolendry chińskiej pietruszki może być zwykła pietruszka, jeżeli macie oliwki zielone, tutaj kilka nawet znalazłam i też wrzuciłam, trochę oliwy z oliwek, to wrzucajcie to, na co macie ochotę. Bardzo dobrze taki ryż smakuje też między innymi właśnie z dynią na ciepło, czy to pieczoną, czy to smażoną. Także możecie przygotowywać jak tylko marzycie i na co macie ochotę. Tu mamy wszystko. Co my tu mamy? Jeszcze raz powiedz. Mamy gwoździki. Mamy kumin i co się nazywało? Jak to się nazywało? Imbir. Imbir, tak jest. Słuchajcie, startujemy. Musimy rozgrzać, słuchajcie, masło klarowane. I tu spokojnie, czy dołożycie jedną łyżkę, czy włożycie dwie. Spokojnie, jedna łyżka dobrego masła klarowanego wystarczy, czy półtorej. O, coś nam nie działa, słuchaj pani. A nie, działa, dobrze. Bardzo dobrze musimy rozgrzać, słuchajcie, to masło klarowane. Luna chyba głodna jest. Luna, pokaż się. Czy asystentka. Się dostała. Musimy chwilę poczekać, aż to masło klarowane nam się dobrze rozgrzeje i w momencie, kiedy rozgrzejecie bardzo mocno to masło klarowane, to dopiero wtedy do garnka wrzucamy przyprawy i w pierwszej kolejności kumin. Jak łatwo jest rozpoznać, czy to masło zostało dobrze rozgrzane. Pamiętam, jak właściwie pokazywali mi to lekarze z Indii, w momencie, kiedy to masło już jest naprawdę gorące i wrzucamy wtedy
pół łyżeczki. Ja zawsze robię to na oko, proszę się w ogóle nie martwić, to nie musi być po prostu lekarska precyzja, czy to będzie pół łyżeczki, czy to będzie 1/4 łyżeczki. Jeżeli ktoś z Was mniej lubi kumin, no to może w ogóle zrezygnować lub dodać go minimalną ilość, ale co jest najważniejsze, w momencie, kiedy to masło jest bardzo gorące i wrzucamy te ziarenka, to one mają tańczyć. Już widzimy właśnie, jak one będą się po prostu podprażać i tak trochę się jak takie tancereczki w swoich sukienkach dookoła kręcić. Do tego wszystkiego dodajemy ten świeży imbir. To jest kawałeczek imbiru, świeżego, obranego. I 3-4 goździki. I to wszystko, słuchajcie, podprażamy na maśle klarowanym. Dosłownie chwilę, to nie musi być długo. I jak to się podpraża, przygotowujemy ryż. W Indiach mówi się o tym, że ryż powinniśmy przepłukiwać co najmniej 7 razy. Nie zawsze mi się to udaje, chociaż oczywiście bardzo bym chciała. Ale rzeczywiście ten ryż trzeba bardzo dokładnie umyć. No i dosypujemy ten umyty ryż do tych przypraw, na to masło klarowane. Możemy dodać szczyptę soli. No i słuchajcie, tutaj chwilę podprażamy ten ryż z tym imbirem, z goździkami, z kuminem. Mieszamy i dopiero po tej chwili podprażenia zalewamy wodą. No jak wiemy czy nie wiemy, to w proporcji 2:1, czyli 1 szklanka ryżu i 2 szklanki wody. Ta woda ma taki kolor bardziej żółty ze względu na te przyprawy. Tutaj tańczą i te goździki, i ten kumin, i ten imbir, i ten ryż właśnie z tymi wszystkimi skarbami natury ma się połączyć, aby jeszcze bardziej, jeszcze mocniej wspierać naszą odporność. Jak ryż się gotuje, pamiętajmy o tym, żeby go mieszać, to warto sobie w tym czasie przygotować różnego rodzaju składniki, te, które pragniemy dodać do tego ryżyku. Właśnie dlatego ja w międzyczasie tak zwanym tutaj przygotowałam, żeby tego czasu nie marnować, nawet będąc w domu, kolendry. Tu jest pokrojone awokado, oliwki, kapary, no i suszone pomidory. Ja to po prostu wyjmuję ze słoiczka i potem kroję zazwyczaj tylko nożyczkami. Tak jest po prostu najszybciej. Nożyczkami, no wiesz jak to mamusia, najlepiej. Czekaj, nie pokazuj tam tego bałaganu w zlewie. Freniulu, to tobie nakładam bez przypraw, w sensie bez tych dodatków. Tak, to jak uznasz, to dla Ciebie będzie. Bo dzieci bardzo często lubią w ogóle sam ten ryżyk. Starczy, dobrze. Bez żadnych dodatków, ewentualnie można dołożyć po prostu masła klarowanego, ale to jest właśnie też super ryżyk dla dzieci. Komplement, jaki dostałam największy, to było od Frania, że w szkole nie ma takiego dobrego ryżyku jak w domu. Pozdrawiam wszystkie panie ze szkoły, które też super gotują, prawda? Macie w szkole najlepszy chlebek. Nakładamy, słuchajcie, tyle, ile nam w duszy gra. Później, słuchajcie, bardzo łatwo jest odgrzewać ten ryż. Wystarczy właśnie na patelni czy w garnku, dodając masła klarowanego. O, jeszcze tutaj kolendrę pokroimy. Tak, najłatwiej. Jak ktoś ma pietruszkę, może być pietruszka, może być bazylia. Jakie zioła najlepiej lubicie? My tu mamy w kuchni bardzo dużo tego zielnika domowego, bo raz, że lubimy bardzo tą energię roślin, a dwa, że po prostu one się przydają. Też spokojnie można na przykład taki ryż gotować z odrobiną rozmarynu, który jest ziołem długowieczności. O, dosypujemy. Tutaj mamy kapary. A, i jeszcze dołożymy. O. Będzie kolorowo. A, i jeszcze bardzo fajnie się sprawdza do tego czerwony pieprz. Chyba, że ktoś nie lubi, bo różne są gusta, to nie musi być. Trochę soli. O. I pieprz, czarny pieprz, bardzo zdrowy. To jest wersja dla dorosłych, chyba, że są dzieci, które lubią tyle dodatków. Dorośli kidsy. Dorośli kidsy. Parents, children. Children. A zobacz, jak Luna śpi. Zasnęła nam asystentka w trakcie pracy. Co, dobre? Dobry ryżyk? Ja mam duszę. Ale co ci Frani mówi na koniec, jak ty mówiłeś na YouTubie? Hej ziomki, subskrybujcie, lajkujcie. Łapki w góry, subskrybcie i komentarze. Pa! Pa! Cześć!